Hej, witajcie moi widzowie, ja jestem Kapitan, to jest Dark Souls 2 i gramy tutaj na moim kanale, najbardziej uduchowionym miejscu w całym YouTubie, miejscu, gdzie znajdziesz wszystkie sposoby, metody na przejście i wgryzienie się w serię Souls Dark Demon, niezależnie w którą część znasz, którą część grałeś, tutaj przerobimy je wszystkie, więc co, rozgość się. Przygotuj sobie herbatkę. Jeżeli jeszcze nie masz herbatki, jakieś kawki, możesz ją zaparzyć w taki sposób, jak ja ją parzę. Znajdziesz ten sposób na moim kanale. Wrzuć sobie playlistę i tam jest dziennik kapitański i tam mam takie swoje różne rzeczy, które robię w życiu realnym, nie tylko wirtualnym. I tam również znajdziesz to, jak zaparzyć kawę po kapitańsku, czy herbatę, zależnie co pijasz. Gramy, rozwijamy ten kanał, spędzamy miło czas. Może się przechwalam troszeczkę, czasami gadam głupoty. Na pewno nie jestem najlepszym graczem Dark Souls 2, jestem gdzieś po środku, takim średniakiem, przeciętniakiem. Nie spędzam iluś tam godzin grając, bo zwyczajnie nie mam czasu. Mam pracę, mam życie poza tym, co tu widzisz. Ale każdą wolną chwilę spędzam grając w Dark Souls. Moje najnowsze uzależnienie. I co dzisiaj robimy? Jaki jest plan dzisiejszego odcinka? Dzisiejszej serii w sumie. Jest planem takim, że zaczynamy New Game Plus. Wiele z was chciało zobaczyć więcej, co się będzie działo, jak to będzie wyglądało. Troszeczkę z poślizgiem, bo musiałem przejść grę ponownie. Gdyż tamtą postacią, którą skończyłem, była na PlayStation 3. A gram teraz na PC-cie, dla tych wszystkich, którzy nie wiedzą, niestety save'y nie są kompatybilne. Zapisy gry, więc nie mogłem przenieść swoich postaci, swojego progresu, swojego postępu. I musiałem zacząć wszystko od nowa, co też zrobiłem z największą przyjemnością, bo mogę przetestować swoje nowe teorie, swoje nowe tutaj postacie. Z którymi również podzieliłem się z wami. Tym buildem, tą czardziejką, którego zrobiłem, stworzyłem na potrzeby tego przejścia gry. Może znaleźć w poprzednim bodajże odcinku, więc jeżeli ci zależy, jeżeli chcesz, to zapodaj playlistę i cofnij się odcinek wstecz, lub też możesz zasubskrybować i wtedy będziesz już na bieżąco ze wszystkimi tutaj rzeczami, które robię, które czynię, które działam. Tego możecie spodziewać się po New Game Plus Dark Souls. Tak na pierwszy mój rzut oka, gdyż już to grałem, już to przerabiałem, jak widzisz tutaj coś przyspieszam, edytuję troszeczkę. Będziemy grali tak naprawdę we wszystko to, co graliśmy poprzednio. Będą niewielkie zmiany, niektóre przedmioty będą w innym miejscu, inne będą zastąpione przez przedmioty lepsze, których normalnie nie mielibyśmy dostępu, grając tak, tak po raz pierwszy. Co jest zrozumiałe, bo artefakty, zaklęcia, które znajdziemy na New Game Plus są mocniejsze. Są to mocniejsze wersje, mocniejsze, lepsze tak naprawdę przedmioty i są one jak gdyby zarezerwowane dla graczy, którzy chcieliby poświęcić i zainwestować swój czas w tą grę. Będą się pojawiać tutaj nowi przeciwnicy, będą nowi wrogowie w różnych lokacjach. Niektórzy nazywają to tanim chwytem, gdyż są to głównie czarne fantomy, czyli czarne fantomy takich wrogów normalnych, są to mocniejsze wersje tych przeciwników, które znamy. Świecą na czerwono, tak gdyby gracz, który nas zaatakował, najechał. Też są to przeciwnicy, których już znamy. I mają oni na przykład po 10 razy więcej życia niż normalna wersja takiego przeciwnika. Zadają też większe obrażenia. I ogólnie uprzyszczają nam życie. I tak jak mówię, niektórzy gracze nazywają to, że jest to walenie troszkę poniżej pasa, bo są w lokacjach, w miejscach, których najmniej się ich spodziewamy. Gdzie wcześniej ich nie widzieliśmy, gdzie wcześniej ich nie poznaliśmy. Ale tak jak powiedziałem, jest to New Game Plus. Jest to gra trudniejsza wersja. Jak gdyby już twórcy zdejmują rękawice, zdejmują tutaj wszelkie jakieś pieszczenie się, nikt się nie pieści już teraz. Rzucają was wszystkich, co mają. Więc jeżeli zostałeś w graczu, jeżeli dalej grasz w tą grę, przechodzisz ją ponownie, znaczy, że próbiłeś ją na tyle, chcesz zainwestować z nią swój czas i nie możesz się dziwić, bo no niestety, jeżeli
chcesz wyzwania, to twórcy dokładnie to nam dostarczają, podnoszą poprzeczkę. Jak pamiętać, tu jest jakiś łucznik, tego też pamiętam, że on tu był, ale na przykład tego kolesia już nie pamiętam. On jest kimś nowym, tak jak powiedziałem, tym czarnym fantomem i zwróć uwagę, ile ma życia. Naparzam go zaklęciami. No, także liczcie się z tym, że łatwo nie padną, ale widzicie, też nam dropią przedmioty, które już są ulepszone, które są już niedostępne zwyczajnie podczas... znaczy ten przedmiot akurat jest dostępny, ale tak mówię, w przyszłości będziemy znajdować przedmioty, których no nie mieliśmy szansy znaleźć i zdobyć. Jak pewnie zauważyliście, update'y na moim kanale ostatnimi czasy stały się nieregularne. To dlatego, że dzieje się wiele spraw już jak gdyby niezwiązanych z YouTube'em w moim życiu, takim prawdziwym, realnym. No i mam niewiele czasu. Mam nadzieję, że uda mi się rozwiązać je w miarę szybko i zadomowić je ponownie. Bo szukam domu, chcę się przeprowadzić, bo tutaj gdzie mieszkam już czymś mi podnieśli i okolica też nie jest zbyt fajna. I jesteśmy w Madzi. Madziuli, Machuli. Na początku chciałem wymawiać to jako Machula, bo wiecie, że na przykład jest pustynia Mojave i też się pisze Mojave, tak? I myślałem, że to jest takie troszeczkę, wiecie, inna wymowa tego, to J czyta się jak H. Ale no jednak wszyscy bohaterowie mówią Majula, więc zostajemy przy Majuli. Także tak, no trochę tutaj znowu przynudzam. Update'y będą, filmiki będą nieregularne. Postaram się odpowiadać na wasze komentarze i wasze wiadomości, które mi podsyłacie w miarę swoich skromnych możliwości. Także jeżeli coś napiszecie, ja nie odpowiem. Jeżeli nie ma filmiku jeden dzień, drugi, też się nie denerwujcie, nie frustrujcie, bo jest ku temu powód taki, a nie inny. I no, mam nadzieję, że zostaniecie ze mną do czasu, kiedy się wszystko tutaj, moja sytuacja nie unormuje. I będziemy mogli na spokojnie już regularnie wrzucać filmiki. Jak gdyby swoim tempem, swoim cyklem, bo kiedyś wrzucałem, do tej pory wrzucałem tak naprawdę. Ostatni miesiąc bodajże, czy dwa, przeszliśmy w taki tryb troszeczkę nieregularny, 4-5-dniowy. Staram się wrzucać te 5 filmików tygodniowo. Kiedyś wrzucałem 7, codziennie był filmik, a teraz wrzucam no tak jak mogę. 4-5 filmików tygodniowo. Jeżeli mam materiał, to zawsze coś zapodam, jeżeli nie, no to musicie poczekać, coś nagram dopiero. No i tak. Tak, to tyle tytułem tego kanału, jeśli chodzi o mały update. I wspaniały skok. Wspaniały skok. Tak jak powiedziałem, nie jestem najlepszym graczem. Niektóre rzeczy mi wychodzą. Te rzeczy, które mi wychodzą, to są przeważnie włosy. Czasami łonowe, czasami nosowe. Przy kichnięciu przeważnie. Coś tam mi znosza zawsze. Macha, kiwa. Powiewa. Tak w ogóle mam nadzieję, że jesteście zdrowi. Może zmienię temat z tych niesmacznych dowcipów. Mam nadzieję, że jesteście zdrowi, weseli i zadowoleni. Gdziekolwiek jesteście, na czymkolwiek, oglądacie ten filmik, ten materiał. U mnie w pracy, powiem wam, zaczynałem kombinować, coś mówią o zmianie godzin, w których zaczynamy pracę. Coś tam chcą przekombinować. Mam nadzieję, że tego nie zrobią, bo tam wszyscy już plotkują o tym, co postanowi szefostwo. I żadna z tych wersji, z tych plotek, które słyszę, no nie pasuje mi. Żadna mi nie pasuje z tych wersji. Bo jedna jest niesamowicie wcześnie, a druga jest też tak nie bardzo, więc mam nadzieję, że nie będzie żadnej zmiany, że to są tylko głupie plotki. A jeżeli już zrobię jakieś zmiany, to nie będzie to żadna z tych wersji, które słyszę, które proponują tam. No nie wiem. Na razie to jest jeszcze nic oficjalnego, nic nie jest wyryte w kamieniu, nic nie jest postanowione, więc łudzę się. Mam taką nadzieję, że to jest jednak przycichnie i nic nie zrobią z tym. Zwróćcie uwagę, bo na liczbę zaklęć, którą mam.
Wielu ludzi mnie o tym pyta wciąż. Może o tym nie wiedzą, może o tym tego jeszcze nie odkryli. Liczba naszych zaklęć zależy od tego, ile mamy dostrojenia, attunement. Attunement, dostrojenie. Zależy, czy macie grę spolszczoną, czy też nie. Im większe dostrojenie, tym więcej zaklęć możemy zapamiętać. Tym więcej mamy slotów na zaklęcia. Niektóre zaklęcia potężniejsze mają ze mną kilka slotów, na przykład 2 czy 3, nawet 4. A inne słabsze zajmują po jednym. I teraz mają dostrojenie duże, możemy zapamiętać więcej zaklęć. Ale im dostrojenie nasze jest większe, tym te już zapamiętane nasze zaklęcia mają więcej użyć, więc możemy je rzucić więcej razy. Nie dużo jest to zazwyczaj, nie wiem, chyba co 10 punktów jest to chyba jedno dodatkowe użycie z tego co mówię. Mogę zmyślać, mogę też nie mieć racji. Ale to jest tak, z tego co uważam, to jest właśnie coś koło tego. Jeżeli wejdziecie na jakiś Dark Souls Wiki, to tam wszystko zobaczycie numerycznie. Ktoś tu pewnie przeliczył, obliczył i ładnie udokumentował, więc jeżeli chcecie wiedzieć na szczegóły, to sobie tam zajrzyjcie. I teraz, jeżeli zapamiętamy jakieś zaklęcie, kilkakrotnie, na przykład słabsze zaklęcie, na przykład 2 czy 3 razy, to liczba tej użyć tego zaklęcia doda się i będziemy mogli użyć na przykład magiczną strzałę, czy coś tam, nie wiem, jakieś kule ognia, nie na przykład tam 8 razy, jak ma w standardzie, tylko jeżeli zapamiętamy 2 razy, to będzie to 16, czy jeżeli 3 razy 24 i tak dalej, i tak dalej. Tutaj tabliczka mnożenia się kłania dla tych, którzy nie znają lub zapomnieli, dawno nie używali, to warto sobie przypomnieć i zaklęcia przeliczyć, bo czasami można się zawieść i wtedy, kiedy już nam się zaklęcia kończą, warto jest mieć jakieś tutaj, prawda, ziółko, które można zjeść, bo powiem wam, ze swojego doświadczenia widzę, że czasami nie warto wlatać się do ogniska i odnawiać tych wszystkich przeciwników. Czasami do zabicia bossa wystarczy zjeść jedno ziółko i to wystarczy, żeby załatwić takiego klienta i nie wracać się do ogniska, nie respawnować tych wszystkich bydlaków. Bo nie wszystkie poziomy i etapy gry nadają się do farmienia, czasami po prostu nie warto ryzykować. Niektórzy przeciwnicy są po prostu niebezpieczni albo trudni do walczenia i człowiek się zwyczajnie denerwuje, frustruje. A po co? A po co denerwować się grą, która powinna sprawiać nam przyjemność, powinna nas relaksować, odprężać. Życie realne jest dostatecznie podłe. Nie warto się stresować i denerwować grami. Przynajmniej ja nie zamierzam. Osobiście nie zamierzam tego robić. Tutaj ta bonusowa lokacja zupełnie nieobowiązkowa. Można się tam udać, na dole jest miecz. W sumie nie wiem, czy on tam chyba dalej jest, bo widzę, że znam takie. Tak jak widzę, lokacje takich broni nie zmieniają się. Tu widzę takie pomniejsze przedmioty, jest ich większa ilość lub jest zamieniona na jakąś mocniejszą wersję tego przedmiotu, na przykład jaka grudka tytanitu, to znajdziemy tam na przykład zamiast jednej, to znajdziemy 5, albo znajdziemy jakąś sztabę tytanitu zamiast grudki, kiedy graliśmy po raz pierwszy. Przeciwnicy są również mocniejsi, na New Game dają chyba 50% więcej obrażeń i odporności ich wzrastają również o 50%, więc nasze obrażenia będą zmniejszone. Więc nawet tacy siajscy, jacyś żołnierze, zombiaki pierwsi mogą nas zatłuc w naszym najlepszym, pięknym, świecącym, błyszczącym, wypolerowanym pancerzu, który sobie przynieśliśmy z naszej gry pierwszej na tą grę drugą, tutaj New Game Plus. I spodziewajcie się zwyczajnie trudniejszej, mocniejszej, bardziej ekscytującej rozgrywki. Swoją drugą postacią, swoim szermierzem, jeszcze nie skończyłem gry. Nie mam za dużo czasu, nie mam kiedy za bardzo nagrywać, tak jak mówiłem już. Jak będę miał chwilę, to nadrobię i również dołączę do New Game Plus. Ale na dzień dzisiejszy będę grał chyba tą postacią, bo raz, że jest mocna na tyle, żeby bez problemów przejść przez New Game Plus. I build jest, tak jak mówię, dobry. Będzie się grało nudno, ponieważ jak widzicie, granie tą postacią polega na robieniu uników i wciskania klawisza ataku, rzucania zaklęć. Ale chcę wam jak gdyby pokazać, jak się gra, gdzie są przeciwnicy. I sam nie zamierzam też się przemieszczać za bardzo z
Zwłaszcza, że już w to graliśmy, tylko teraz gramy. Szukamy tych fantomów, szukamy nowych przedmiotów. I tak naprawdę... Czy warto? Czy warto w ogóle zaczynać grę po raz drugi? Bo może niektórzy zastanawiają się, czy powinienem, czy też może tylko użyć żarów w niektórych strategicznych miejscach i pozostać na tym pierwszym game'ie w możliwie na przykład niskim poziomie, żeby wciąż można robić PvP i cieszyć się grą w ten sposób. To już jest sprawa jak najbardziej indywidualna, ja wam nie będę podpowiadał, doradzał. Jak powiedział to kiedyś Owsiak Jurek, rób ta co chce. Wybaczcie, musiałem zwilżyć ustnik swój. I jesteśmy tutaj, widzicie, przy pierwszym ognisku. Pierwszym prawdziwym ognisku, bo tamto wcześniejsze. Na początku ja go nigdy nie używam, nie uznaję go, uważam, że jest niepotrzebne. Powinno zostać usunięte, spaczowane. Jeszcze parę ognisk powinno zostać usuniętych z tej gry, bo jest zwyczajnie zbyt prosta w ten sposób, jeżeli mamy ognisko za każdym rogiem. Tu troszeczkę przyspieszam. Widzicie, ma dokładnie ten sam zestaw, który ma po raz pierwszy, kiedy do niej przychodzimy, więc nie ma tu jakichś rewelacji żadnych. Melencja rymuje się z demencja. Jeżeli zabijecie jakiegoś bohatera, to ona go okradnie, zwłoki jego i możecie kupić na przykład część, nie wszystkie, ale zazwyczaj większość kwałków pancerza, które nosi ta postać, bohater niezależny, broni jego, czy tam jej. Ona zwyczajnie przyjdzie do ścierwa i ograbi je. Więc jeżeli jakaś postać nie wydrapiła wam czegoś, a powinna, to zazwyczaj możecie znaleźć to u niej i kupić. To tak, gdybyście nie wiedzieli. Tu widzicie, dostaje bęcki od tych zwykłych kolesi. Zabierają mi po 1/3, 1/4 życia tymi swoimi mieczykami, gdzie normalnie to by się ode mnie odbijało wszystko. Ale to nie są żarty, to jest New Game Plus. Nie jest Sparta jeszcze, co prawda, ale to jest New Game Plus. Tam na razie jeszcze nie będziemy szli. Musimy coś zostawić na drugi odcinek, prawda? Bo jak wszystko zrobię teraz, no to już nie będzie co robić w drugim odcinku. Stąd pójdziemy następnym razem. A tutaj... No, brakuje troszeczkę, bym musiał założyć tą, może tą moją maskę. Bo mam kaptur lisi. Jest dokładnie taki sam, prawie taki sam jak... Jak ten heksiarski, taka heksiarska szmata, a je bardzo nie lubię. Ta heksiarska szmata dodaje pośrednio do inteligencji, do wiary. Kaptur lisi wygląda dużo fajnie, przynajmniej mi się bardziej podoba. Ale dodaje tylko jeden do wiary. Również zwiększa ładunki. Ale ja jednak wolę chyba swój wspaniały... swoją maseczkę. Wygląda jak ten, bohaterka z... w tej masce wygląda jak bohaterka z... imprezy w oczy szeroko zamknięte. Ktoś widział? Ostatnio rekomendowałem ten film. Znaczy ostatnio, a kilka kilku temu. Jeżeli widzieliście, to nie wiecie, że mówię. Myślałem, żeby zakończyć odcinek, wiecie, tutaj już iść do ogniska, ale kusi mnie, wiecie, i skoro już tu jesteśmy i szwendamy się i oczyściliśmy sobie tych frajerów, co równie dobrze możemy się udać do pana Pursuera, znanego też jako prześladowca. Z tego co wiem, niektórzy bossowie, niektórzy przeciwnicy, demony są mocniejsi, znaczy to już wiadomo, że będą mocniejsi na jednym plusie, ale mają inne strategie walki, używają mocniejszych ataków, mają do pomocy przeciwników. Na szczęście on jest dokładnie taki sam. Jest również niebezpieczny, zadaje dużo większe obrażenia. Więc liczcie się z tym, że jeżeli będziecie z nim bawić, to co? To zginiecie.
Na szczęście my dwaj znamy się już na tyle dobrze, że wiemy, który z nas co robi, jaką gra rolę w tym związku naszym. Znaczy ja go leję, on ginie, taka jest jego rola. I jakoś sobie żyjemy wspólnie, nie kłócąc się. To będzie tyle w tym odcinku. Kończę, zapraszam na więcej, jeżeli jesteś ciekaw, co się będzie działo, jakie są zmiany. Dark Souls, jak wygląda na New Game Plus. Zostań ze mną, zasubskrybuj. Zapadaj komentarz, ocenę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie. Is that a shop? Here, to see. However,